W najbliższych dniach czeka nas pogodowy galimatias. Będzie trochę śniegu, trochę deszczu, trochę słońca, silny wiatr, a w niedzielę nawet do 9 stopni na termometrach. Pogoda nie daje nam się nudzić. Malwina Żuchniewicz, dobry wieczór. Ale jutro cały dzień w odcieniach szarości, do południa niebo całkowicie przysłonięte chmurami i będzie padać. Od północy po centrum śnieg, a na południu i wschodzie deszcz ze śniegiem. Ciśnienie zacznie rosnąć, w południe na warszawskich barometrach zobaczymy 997 hektopaskali. Po południu opady zaczną powoli zanikać, ale niebo nadal mocno zachmurzone. W centrum może jeszcze popadać deszcz ze śniegiem, a na południu sam deszcz. Na termometrach wciąż dodatnie wartości 1-2 stopnie. Wiatr słaby i umiarkowany północno-wschodni. Choć prognozy długoterminowe na razie nie dają nadziei na śnieg w święta, ja wciąż liczę, że zima sobie o nas przypomni. Dobrej nocy.